Trampom Halo, to ja Niklaus, witajcie moi drodzy, witam panie, witam panów Ha, ha, ha Nie ma się z czego cieszyć w zasadzie Słuchajcie, patrzcie, jaka technologia, pyk e, Jesteśmy po podziale H1Z1 H1Z1 podzieliło się na dwie gry Just Survive i jak widać King of the hill King of the hill to jest to co wcześniej nazywało się no, nic innego po prostu jak ten jak Battle Royale i teraz sobie to moi drodzy odpalimy i ja wam pokażę jakie zaszły diametralne zmiany zmiany są e, zmiany są moi drodzy spore, nie są jakieś e, nie są szokujące no, ale są. Oczywiście najważniejsza zmiana jest ta, że no to już pewnie wiedzieliście, ale jeżeli ktoś by jeszcze był nieświadomy, e, poczekajcie, ja wam to zaraz tutaj wszystko pokażę. O! H1Z1 to teraz, moi drodzy, dwie gry. Teraz obie gry musimy sobie kupić osobno. No i komu się udało kupić wcześniej, no to że tak powiem, miał szczęście. E, komu się nie udało? No, to się nie udało. Czekajcie, tu. Aha, tu akurat odpaliłem Just Survive. No ale tu możemy przejść do King of the Hill. E, ta kamera wam teraz zasłania moja, ale już dobra. I słuchajcie: mm, zmiany. <laughs> Celowniki! Tak, tak, moi drodzy, tak, tak. Zmienili wreszcie to, że możemy sobie wybrać jaki celownik chcemy: mały, duży, kwadratowy. Taki, sraki, zablokowana pierwsza osoba, niezablokowana. Kolory: mamy tych kolorów trzy dupy. No i to jest zmiana. Nie jest to zmiana jakaś rewolucyjna, ale jednak ten celownik w H1 to była jedna z tych rzeczy, które mi, bardzo, które mi bardzo przeszkadzały, bo ja go ledwo osobiście widziałem. Ja osobiście sobie teraz używam takiego, kolor sobie biorę biały i jestem, moi drodzy, cały szczęśliwy. Musicie sobie na nowo poustawiać opcje graficzne, bo to się poresetowało. No i ze zmian to... To by było na tyle. Słyszałem jeszcze, znaczy, słyszałem, ktoś mi to pisał, że zostały poprawione jakoś animacje zombie, coś takiego. Ja jeszcze change loga tam nie czytałem, ale wy pewnie, jeżeli czytaliście, to mnie zaraz tutaj uświadomicie. No i na razie, moi drodzy, to tyle. To takie krótkie info. Eee, to takie krótkie info na temat tego co się zmieniło co ja zauważyłem no jeżeli chodzi o działanie gry grafikę i tak dalej nic się kompletnie w tej materii nie zmieniło mam nadzieję że może się to zacznie zmieniać że może się to zacznie zmieniać ee, no teraz po tym podziale wiecie że może będzie tak że teraz będą mieli więcej czasu żeby skupić się na jednej części może się team podzieli może jedna część będzie się zajmowała king of the King of the Kill, przepraszam, ja ciągle mówię King of the Hill, to jest King of the Kill. King of the Kill, czyli król zabójstwa. Król zabicia. No, coś takiego, czajcie. A druga, tym, że Survive. Nie wiem, no, byłoby to całkiem spokojem, wyszłoby to na dobre grze. No i to tyle. No i to tyle w zasadzie z tych dupnych zmian. E, póki co. Także, no, jeżeli wy zauważyliście coś innego jeszcze, oprócz tego celownika to napiszcie mi w komentarzach, co w ogóle o tym sądzicie, o tej zmianie, czy to wyjdzie na dobre, czy nie. No ja nie wiem, no będziemy grać, zobaczymy. Zapraszam Was moi drodzy do opisu pod spodem na Facebooka, polajkować fanpage. Zapraszam Was na streamy, bo tam będziemy TH1 ogrywać i tam może tam będzie też okazja więcej o tym pogadać, może jakieś różnice jeszcze odkryć. Tam się dzieje. Także dzięki za uwagę, moi drodzy. Zostawcie łapkę w górę. <laughs> Kurwa, odma. No. Dzięki. Widzimy się na polu bitwy. Pach.